Hello, hello. Znowu chodzi o jedzenie. Nie wyobrażacie sobie, jak bardzo sobie lubię zjeść coś, co nie wiem, co dostanę. Zamówiłem coś mieszanego, jakiegoś sandwicha. Tak naprawdę to do końca nie wiem, co ja zamówiłem. I to jest to najlepsze. Dopiero jak rozpakuję wszystko, to zaraz się... O, stary. Co się zaraz wydarzy? Będę wiedział, co zamówiłem. Na pewno są to frytki, to wiedziałem. Ale nie wiem, jaki to jest sandwich. Stary, znowu sandwich. Sandwicze mnie prześladują. Dobra. Mam frytki i zrobiłem mieszanego sandwicha. Co w nim jest, to nie wiem, ale zaraz się przekonam. Więc tak, mięso z kurczaka. Miał być mieszany. Mieszane mięso. Tak, już wiem, co jest mieszane. Mięso jest mieszane. Jest tu kurczak i prawdopodobnie krowa. Dobra, smacznego, frytki. Sandwich jest, elegancko, wszystko fajnie, smacznego, dobranoc, hej. Bonjour. Była kolacja, zapraszam was dzisiaj na śniadanie. Śniadanie sobie organizuję w taki sposób, że za każdym razem rano kupuję sobie produkty, które mogłyby się popsuć, to znaczy produkty z lodówki. Więc dzisiaj sobie dogadzam znowu, a mianowicie mam tu mozzarellę z pomidorem, bagietkę francuską, oczywiście la baguette, a mam tutaj sardynki w sosie musztardowym, mam tu specjalną taką ichnią kiełbasę, wędlinę, no i tanie parówki, dlatego je kupuję. Tu one kosztują 1,50 zł chyba, tyle, 10 ich jest, więc i nie najgorzej smakują. Więc tak sobie robię śniadania. Widzicie to, co ja? To są lody, tak, lody, tylko że to nie są lody takie do końca normalne, bo dwie gałki z nich są lodami, którymi jeszcze nigdy w życiu nie jadłem i nie słyszałem, że takie są. Postanowiłem sobie dzisiaj spróbować loda. O smaku, znaczy trzy gałki sobie wybrałem. Pierwsza gałka to gin tonic, druga to pomidory, a trzecia normalna cytryna, żeby w ten gorący dzień trochę mnie orzeźwić. Jestem w Walencji, jest tu fajnie. Tak to wygląda. Dzień zwiedzania. Jutro ruszam dalej. I teraz się będę delektował moim pięknym, dobrym lodem. Kolejny dzień podróży. Ja sobie mam kanapkę, robię przerwę, bo jest strasznie gorąco. A jak jest gorąco, to nie jadę. To wiem, że to, że jem kanapkę, to nie jest takie ważne. Ważne jest to, że szukam kampingu. Ale zamiast kampingu znalazłem winiarnię. No a że dzień jest generalnie trochę do dupy. Do dupy, ponieważ nie dogaduję się ze swoją nawigacją. W ogóle dzisiaj mamy jakiś kryzys. Więc postanowiłem sobie kupić 0,5 w bidonie, oczywiście, żeby nie było widać, czerwonego francuskiego wina. Jakiś taniak. Tani, podam litr, kosztuje 1,50 zł. A ja 70 centów sobie kupiłem pół litra. Pani się trochę zdziwiła. Ja też. I teraz jem kiełbaski z serem topionym i czekam, aż się trochę ochłodzi. To są teraz te mniej przyjemne sprawy podczas podróżowania. O, dzisiaj rano czuję się strasznie źle, mam straszne skurcze. Czy strasznie? Strasznie to nie, bo nie umiera. Ale mam mocne skurcze żołądka, trochę biegunki, ale biegunka nie gra tu roli teraz.
nie wiem od czego to zależy, chyba od wczorajszego jedzenia, bo sobie zrobiłem cebulę z taką kiełbaską i kartoflami, chyba to źle wpłynęło na moje zdrowie. To jest jedyna możliwość, którą sobie mogę tłumaczyć. No bo pesto pasta mi inaczej nie zaszkodziła po tego dniach jedzenia. Jeszcze jogurt jadłem, ale on raczej był dobry. No mam, ożywiam lajtowo. Takie knopersy mam, znaczy knopersy. To jest, te rice waffle. O, rice waffle, naturalny jogurt. Zacznę od jogurta, zacznę, może coś ustabilizuje. No, więc mieliście teraz możliwość zobaczenia, jak to jest, gdy samemu sobie nie gotuję. Urozmaicam sobie to, jak tylko mogę. Sandwicze trochę mnie prześladują w tym Maroku, ale są tanie, dobre, więc jakoś z tym muszę żyć. I już teraz wiem, co spowodowało moje skurcze brzucha, a mianowicie po prostu użyłem za dużo oleju do cebuli i ona tam się dobrze nie przygotowała i po prostu za dużo tego oleju było i to mój żołądek źle trawił. Ale od tamtej pory nic mi się nie przydarzyło. Ubikacja spoko, skurcze brzucha też bardzo minimalnie, czasem może po frytkach, ale generalnie wszystko mam pod kontrolą. I co? Dziękuję wam za oglądanie, subskrybujcie. Ja was pozdrawiam serdecznie, wasz kapitanowy rowerzysta Piotrek. Do następnego razu, hej!